ektomen, chokyrios metasu, eulogamene syen gynaixin, bądź pozdrowiony, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Drodzy Państwo, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zgromadzeni w dostojnym wnętrzu Archikatedry Wrocławskiej, przy Chrystusowym ołtarzu, właśnie okadzonym na rozpoczęcie tego nabożeństwa akatystu, w uroczystość niepokalanego poczęcia Jego Najświętszej Matki, pragniemy uczynić naszymi, własnymi naszymi słowami, te słowa pozdrowienia Archanioła Gabriela, które skierował do niepokalanej, jakby odmawiając wspólnie z Nim jakiś duchowy, zbawczy, liturgiczny różaniec lub modlitwę Anioł Pański. I pragniemy rozważać w głębi duszy razem z Maryją misterium naszego zbawienia. Rozważać z zachwytem i miłością dla niepokalanie poczętej. Wielką zaiste miłością i zachwytem dla niej rozpłomieniło się niegdyś najpierw serce pewnego diakona, Romana Melodosa, czyli pieśniarza, urodzonego około 490 roku w Syrii. Gdy mając mniej więcej 30 lat, przybył do Konstantynopola i otrzymał cudowny dar poetyckiego charyzmatu. Według legendarnego przekazu, w noc Bożego Narodzenia ukazała mu się we śnie Matka Boża i poleciła, by połknął podany mu zwój księgi. Stał się odtąd Roman Melodos, kaznodzieją, pieśniarzem, któremu tradycja przypisuje autorstwo tysiąca hymnów liturgicznych zwanych kontakionami, z których do naszych czasów zachowało się 89. Spośród wszystkich hymnów Romana pieśniarza za najsłynniejszy i najpiękniejszy uznawany jest Akatistos Hymnos, akatyst ku czci Bogu Rodzicy, określany również jako akatyst zwiastowania. Jawi się on na tle całej literatury chrześcijańskiej niczym perła o olśniewającym blasku i skarb o nieocenionej wartości. Obejmuje bowiem w zwartej i pełnej uroku poetyckiej formie syntezę mariologicznego nauczania Soboru Powszechnego w Efezie z 431 roku. To tam właśnie, na tym soborze, ojcowie nadali niepokalanej tytuł najwyższy, najwyższy, jaki można nadać człowiekowi w historii ludzkości. Theotokos, Bogu Rodzica. Roman Melodos, ujmując w syntezie tą mariologię soboru w Efezie, czerpie obficie z Pisma Świętego, zwłaszcza z Ewangelii Dzieciństwa według świętego Mateusza i świętego Łukasza. Każda z 24 strof tego arcydzieła poezji i muzyki rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu greckiego. Jest zatem akatyst kontakionem alfabetycznym, akrostychem alfabetycznym. Część pierwsza akatystu, obejmująca strofy od 1 do 12, prowadzi nas przez historię dzieciństwa Jezusa, poczynając od zwiastowania Jego narodzenia Maryi przez Archanioła Gabriela, aż do ucieczki do Egiptu. Treścią części drugiej, do której należą strofy od 13 do 24, jest apoteoza tajemnicy wcielenia, ukazująca jej znaczenie dla rodzaju ludzkiego, a nawet
dla całego kosmosu. Ukoronowaniem całości jest modlitwa do Bogu Rodzicy. Szczególnie wyraźnie, drodzy, dostrzegał i kontemplował akatyst w jego mistycznej głębi i całym jego uroku nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II. Pozwólcie, że posłużę się jego słowami, aby skomentować niektóre fragmenty akatystu. W swej homilii wygłoszonej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1988 roku w rzymskiej bazylice Santa Maria Sopra Minerva święty Jan Paweł II powiedział: dzisiejsza celebracja jutrzni w rycie bizantyjskim przepełnia ten kościół intensywnym światłem w oprawie tej modlitwy uświęcania czasu. Wysłuchaliśmy wspaniałego hymnu Akatistos ku czci Matki Bożej. Oby w jej roku, roku jej dedykowanym, we wszystkich katedrach świata mogła wznieść się ku Bogu najwyższa chwała, wyrażona przez niezrównane słowa tego hymnu. W różnorodności języków, lecz w jedności wspólnoty katolickiej. W kontekście tego życzenia Piotra naszych czasów niezmiernie cieszy fakt, iż w naszej wrocławskiej archikatedrze modlitwa akatystu wznosi się dziś ku niebu kolejny raz. W ostatnich 10 latach trzeci raz. Kontynuując swą homilię, Ojciec Święty stwierdza: strofy hymnu Akatistos ukazują nam wszystkim, jak nierozerwalnie osoba Matki Bożej, osoba Bogu Rodzicy łączy się z całą ekonomią zbawienia. I nic, poza czasem wręcz zuchwałą śmiałością poezji, nie wydaje się być zdolne do wyrażenia niezmierzonego bogactwa Bożego misterium. To, czego myśl nie jest w stanie pojąć, wypełnia się w tej, która jednoczy co niepojednane, to ikos ósmy. Retorzy słów wielu miłośnicy milkną przed Tobą jak ryby bezgłośne. Widzimy to, Bogu Rodzico. Nie mogą bowiem powiedzieć, jak, pozostając dziewicą, możesz rodzić. My jednak, tajemnicę Twoją podziwiając, wołamy z wiarą: witaj, naczynia Bożej mądrości, witaj, skarbnico Jego opatrzności. Z podobnym zdumieniem, pełnym wdzięcznej czci, ten wzniosły hymn kontempluje, mówi dalej Jan Paweł II, toczące się życie Maryi, zwiastowanie, narodzenie, pokłon pasterzy i mędrców, ucieczkę do Egiptu. A dla każdego wydarzenia odsłania w Piśmie Świętym ukryte zapowiedzi. Tak samo w ujawnianiu się sensu teologicznego poszczególnych epizodów dostrzega już utajone symbole odkupienia. Witaj, któraś przed smakiem cudów Chrystusowych, witaj pełnią wszystkiego, co o Nim jest prawdą. W ten sposób, pośród tak niezwykłego biegu kolejnych wydarzeń, historia zbawienia odsłania nieoczekiwane głębie i śmiałe, harmonijne zgodności. Wzorem świętego Jana Pawła II będziemy, drodzy, mieli i my za chwilę sposobność pochylenia się w modlitewnej kontemplacji nad pięknem akatystu ku czci Bogu Rodzicy. Niech nas ona prowadzi do głębszego jeszcze przeżycia w tym trwającym Adwencie i w nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, misterium Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Zechciejmy zatem, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszą piękną uroczystość włączyć się aktywnie w modlitwę akatystem.
Jak na to wskazuje samo słowo akatyst z języka greckiego, akatistos, czyli hymn niesiadany, śpiewany w postawie stojącej, przynajmniej komu zdrowie pozwala. Chcielibyśmy wraz z chórem połączyć nasze głosy z głosem bohaterów tego hymnu, mędrców, betlejemskich pasterzy, wołając całym sercem do niepokalanie poczętej. Witaj, Matko Baranka i Pasterza. Witaj, zagrodo duchowych owieczek. Witaj, obrono od wilków niewidzialnych. Witaj, brany raju, nam otwierająca. Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Która obłysła
Panna na swoje dziewictwo, do Gabriela śmiele rzecze. Dziwne Twej mowy znaczenie i duszy mojej do pojęcia trudne. Poczęcie bowiem bez męża w ciał i macierzyństwo głosisz mi wołając, Alleluja. Która nam rodzi, szczodzi, ciebie, aż żyje.
i gubił Józef, patrząc na siebie dotąd nietkniętą od męża, snuł ciemny domysł o tajemnym związku nienaganna. Lecz pouczony od Ducha Świętego o tym poczęciu, zawołał Alleluja. Pobiegli jak do pasterza, ujrzeli go jak baranka bez skazy. Na łonie Maryi się pas, a oni chybie śpiewali. Witaj, Matko Baranka i Pasterza, witaj za grodą duchowej kobiecze, witaj ogrodą wilków niewidzialnych, witaj bramy raju nam otwierająca, witaj pod ziemią śpiewają radosne niebiosa, witaj nas niebem brąca szczęśliwa ziemia, witaj gdy apostołów niebiosa. Thank you.
wracają do Babilonu magowie. Spełniając Twe polecenie, wszystkim głosili o Tobie, żeś zbawcą. Lecz pominęli Heroda głupca, co śpiewać nie umiał. Alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy, przepędziłeś precz ciemności i błędu. Bożki egipskie, o zbawco, nie mogły sprostać tej sile runęły. A z ich niewoli wyrwani wołali do Bogu Ojcy. Witaj, Króla ludzi, na swoje szkórze. Witaj, Króla demony, strącasz do przepaści. Witaj, błędu dęcząca szaleństwo. Witaj, pokazująca nam życie, Panie.
narodzenie inne i obce naszemu widząc, stańmy się obcy światu, a umysł nasz skierujmy ku niebu. Przez to narodzenie Najwyższy objawił się na ziemi pokornym człowiekiem, pragnąc ku górze prowadzić wszystkich, co doń wołają Alleluja. Opuszczasz wieczności swej wcale. Jesteś wśród nas nieogarniony, albowiem boskie ku nam zejście nie było tylko zmianą miejsca. Te narodziny z dziewicy, co Boga pełna słucha naszych głosów. Witaj Ty, co ogarniasz nieogarnione. Niebo,
samym sobą chcąc jako ocalić ułatwić, przyszedł nieprzymuszony sprawca ładu. A chociaż Bogiem jest nasz pasterz, ukazał się wśród nas podobnym nam barankiem i nas podobnym sobie wzywając do siebie, jako Bóg słyszy wołanie Alleluja. Wzywają Bogu Rodzico, Dziewico. Nieba i ziemi Stworzyciel, przyozdobił Cię łaską, bo nie spadała. A zamieszkawszy w Twoim łonie, nauczył wszystkich znosić głos do Ciebie. Witając wiosła kolumno Dziewica, witając prawo wiecznego zbawienia.
zbawczenia za dawne winy te, co długi wszystkich ludzi gładzi. We własnej więc przybliżył się o sobie do tych, co oddali się od jego łaski. A potargawszy cyrograf i gminy, słyszy z ust wszystkich wołanie Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielbiąc pieśniami Twego Syna, chwalimy hymnem wszyscy też i Ciebie, jako świątynię duchową Bogu Rodzicu. Ten, który mieszkał w Twoim łonie, trzymając w dłoni wszystkie rzeczy, Pan nasz uświęcił Cię i uczcił, i nauczył nas wołać do Ciebie. Oh,
do Najświętszej Pani naszej Bogorodnicy Dziewicy Maryi, pomódlmy się. Królowo nasza najlepsza, nadzieja nasza, Bogorodzico, opiekunko opuszczonych i orędowniczko wygnańców, radości zasmuconych i pokrzywdzonych, opiekunko, Ty widzisz naszą nędzę, Ty widzisz nasz smutek, pomóż nam słabym, nakarm nas wygnańców, Ty znasz naszą krzywdę, wybaw nas od niej, jeśli to zgodne jest z Twoją wolą, ponieważ poza Tobą nie mamy żadnej pomocy, żadnej orędowniczki, żadnej pocieszycielki. O Matko Boża, zachowaj nas i opiekuj się nami na wieki wieków.